Myślę, że rozpocznie według zasad psychologicznych pochwal, potem troszkę do tej sprawy mniej przyjemne a potem nas pochwal. Myślę, że ten mecz tak z tego względu przygotowania obu drużyn, dużo walki, taktyki, myślę, że każdy no, ten zawodnik w tych warunkach komplikowanych to troszkę tak zrobil všechno, ale myslím, že ty obrony systémy byly lepší jak ofensivné. Tu myslím, že ten tým zespolu, jako jak nám, tak i, no, i Šárce brakovalo lepší jako ofensivná. Potom myslím, že těch situací před finály, jako finály, že bylo za málo, takže myslím, že žádný z nás nemůže žalovat, měli jsme vyhrát, to myslím, že byl úplně meč na remis. Czy jakieś pytania do trenera gości są? No może ja mam jedno pytanie. Paweł Anię z Obra TV. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, a nie sądzi pan, że tak troszeczkę zbyt monotonnie graliśmy w tym ataku? Bo mi się rzuciło w oczy tak sporo tych górnych piłek, a może troszeczkę jakby więcej podań po ziemi, więcej tej kombinacyjnej gry, bo tego mi trochę brakowało dzisiaj. Mnie dużo. I o przerwie było tam, jak jsme mieli grać szybko, no tak to było powoli, a potem odwrotnie, był tam brak w tym środku utrzymania piłki, a potem coś właśnie dać, bo było to bardziej tak zysk piłki, strata piłki, także powtarzam i jakoś gry, jako, że o to chodzi i takie to piłkarskie uczucie, kiedy tu piłku trzymać. Myślę, że też dam chwileczkę po tej przerwie, że to było lepsze, ale jakože potom zas, takže piłkařsky na pewno jako myslím, že ještě jako dużo práce a ta jakoś utrzymania piłki zmiany szybkości a tak. Jak pan ocenił występ młodego Macieja Filipowicza? Dla mnie zostawił naprawdę pozytywne wrażenie, szarpał. No i wydaje mi się, że to on był autorem najgroźniejszego strzału po stronie Radomiaka, po którym piłka zmierzała do światło bramki w samolocie. Ja nie lubię tak właśnie oceniać zawodników, ale na pewno jego występ był jako dobry dzisiaj. Dziękuję. Czy jeszcze jakiś bardzo proszę? Młodego Grzegorza, panie trenerze, mam takie wrażenie, że zabrakło troszeczkę jakości z ławki. Zabrakło tu wszystkim Dawida i Mateusza Stępowskiego, żebyśmy w drugiej połowie bardziej podkręcili tempo. Chyba no, absencja tych dwóch zawodników nie dała tej jakości. Jako, no to bych zrobil takovou mapu no, raciu, bo David Květ má problém se zajenča ve Šrodek a Mateusz jako včoraj, že? Takže, ale to by byl zase ten způsob, že žaluje na řekám. Ale napevno i ten skvát a... Jako ještě na lavce, tak do. No, ale jako myslím, že vlastně, jak by no, ta dvojka, jak už o tým je, bylo vlastně, jeden by byl minimálně vlastně po ten skvát, že? A no, jeden, že by tam vše, tak myslím, že to je taky meč, vlastně, jak tam bylo to pytanie na utřímání pivky. A že vlastně, ježeli tutaj štěře, tak jakošť Davida, Dišaj a případkově vejště Mateuša, takže bylo jako škoda. Bo jako je třeba, já chci jich jako no tam cupy a šliva, aby už tam vešli, ale oni mají vlastně braky, no tam šliva je v zájemčách 14 dní, možno trošku věncej, a cupy no tak samo. Takže to tam myšle ještě jako takové to ograně ještě jako něst. Ale trenér posłucham, że punkt bardzo szanuję na trudnym terenie u kolegi swojego serdecznego Wodzimia Rzegmiesiora, tak? Szanuję trenera ten punkt. Każdy chce wygrać, ale myślę, że to jest bardziej punkt zdobyty, jak dwa punkty